Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco realizują zadania kontrolne związane z wykrywaniem sytuacji, w których część wynagrodzenia płacona jest pod stołem lub mamy do czynienia z zatrudnieniem w szarej strefie. Nowością jest to, że w ramach podatkowego pakietu Polskiego Ładu w życie wejdą również rozwiązania, które będą zachęcać przedsiębiorców do tego, aby rejestrowali pracowników, którzy dotychczas funkcjonowali w szarej strefie. Nowe zmiany podatkowe będą miały na celu przeniesienie odpowiedzialności za fakt zatrudnienia na czarno, przynajmniej odpowiedzialności podatkowej, z pracownika na pracodawcę. Pracownik, szczególnie ta osoba zarabiająca najmniej w okolicach wynagrodzenia minimalnego, jest słabszą stroną stosunku pracy i to właśnie często pracodawca narzuca jej sposób, również ten formalny jego realizacji. Dotychczas przepisy prawa podatkowego nie sprzyjały wychodzeniu przez pracownika z szarej strefy. W przypadku wykrycia zatrudnienia na czarno, to na pracowniku ciążył obowiązek zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. Teraz ta sytuacja ulegnie zmianie. Całość podatkowych konsekwencji związanych z zatrudnieniem na czarno zostanie przeniesiona na przedsiębiorcę. Dotyczyć to będzie stanów zatrudnieniowych od 1 stycznia przyszłego roku. Chcemy również zachęcić pracodawców do tego, aby ujawniali dotychczas trwające stany zatrudnienia na czarno. Chcemy to realizować poprzez swego rodzaju abolicję. W stosunku do zatrudnienia osób na czarno do końca tego roku, w przypadku zgłoszenia tego administracji oraz rozpoczęcia płacenia należnych podatków i składek, zaległego podatku wraz z odsetkami nie będzie płacił ani pracownik, ani pracodawca. Całość przepisów określających nowe zasady wychodzenia z szarej strefy znajduje się już w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, który został podpisany przez prezydenta. Teraz te przepisy oczekują na publikację przez prezesa Rady Ministrów i zaczną obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Nie zasypiamy jednak gruszek w popiele i zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje jak najszybsze rozpoczęcie cyklu webinarów, w trakcie których przedsiębiorcy, doradcy podatkowi oraz księgowi będą mogli poznać zasady korzystania z nowych rozwiązań oraz konsekwencje, z którymi przedsiębiorcy będą się musieli zmierzyć w przypadku kontynuowania zatrudniania pracowników na czarno. Dodatkowo na stronach Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy udostępnione zostaną materiały informacyjne, które przeprowadzą przedsiębiorców krok po kroku przez cały proces legalizacji stosunku zatrudnienia. Aktualnie z problemem zatrudnienia na czarno lub wypłatą przynajmniej części wynagrodzenia w sposób nieoficjalny pod stołem mierzyć się może w Polsce nawet 1,5 miliona pracowników. Zatrudnienie na czarno może sięgać nawet 6% wszystkich stosunków zatrudnieniowych w Polsce. W szczególny sposób tym procederem dotknięte są mikroprzedsiębiorstwa. Zatrudnienie na czarno może występować według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego nawet w co trzeciej polskiej mikrofirmie. Wdrażany przez Ministerstwo Finansów we współpracy z ZUS-em i z Państwową Inspekcją Pracy projekt ma charakter całkowicie precedensowy. Pierwszy raz nałożone zostaną na siebie dwa zjawiska. Po pierwsze, znaczne obniżenie podatków od osób najbardziej narażonych na działanie w szarej strefie, czyli osób zarabiających pomiędzy minimalnym a średnim wynagrodzeniem oraz zwiększenie odpowiedzialności pracodawcy za tego rodzaju proceder i ostatni element, czyli swego rodzaju abolicja. Bardzo jest trudno określić skalę skorzystania przez przedsiębiorców w kolejnych latach z tego rozwiązania, natomiast na pewno najbliższe miesiące będą okresem, w którym wychodzenie z szarej strefy będzie się po prostu najbardziej opłacać.